Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Westland. Dzisiaj chciałbym wam pokazać dwa bugi, które powstały po aktualizacji. No, czyli wiecie, niedopracowana jeszcze tak można w 100% aktualizacja i dlatego czasem są takie właśnie błędy. Ale powiem wam, że na naszą korzyść oczywiście. Jeden w 100% na pewno, no na pewno wiecie, działa, tak? To mogliście zobaczyć we wcześniejszym odcinku. Chodzi o tą naprawę worka, czy też plecaka, po której nam nie zabiera tego 10% wytrzymałości. Dzisiaj sobie sprawdzimy na broni, czy to też tak działa, czy jednak tylko chodzi o plecaki. No i drugi bóg to będzie użycie po prostu, tak jak wiecie, tak jak tutaj mam dodatkową kieszeń i mogę sobie nosić dwie mikstury, zobaczcie, widzicie? Mam tu dwa pola. To pokażę wam na końcu, jak nosić na tym plecaku. Zobaczcie, tu nie mamy miejsca teraz na drugą, wiecie, stack mikstur, na drugi stack mikstur. Nie da się tutaj włożyć, ale ja wam pokażę, jaki błąd jest, że można użyć tego, na tym plecaku nawet można mieć dodatkową kieszeń, ale to już na końcu. No jak widzieliście we wcześniejszym odcinku, naprawiałem worek i nie zabrało mi tej wytrzymałości. A sprawdzimy sobie teraz na broniach, czy też nie zabierze, czy jednak to się stanie. No bo powiem wam teraz, też chciałem jedną kwestię poruszyć. Jak możecie, to sobie wejdźcie na tą stronę na Facebooku, bo na polskiej to tam bardzo się nic nie dzieje, ale tu na zagranicznej naprawdę, powiem wam, no zastanawiam się, ile Westland teraz straci graczy przez to właśnie, że plecaki się niszczą. No fakt, że tylko po śmierci, tak, ale się niszczą i to, że broń się niszczy, to, że zmienili te jak to się nazywa, zestawy naprawcze na to, że teraz tutaj części po prostu, no surowce, po prostu musimy z danych surowców naprawić broń, a nie zestawem naprawczym, to mniejsza o to, ale najgorsze jest to, że zabierają właśnie maksymalną wytrzymałość przedmiotu, zmniejsza maksymalną wytrzymałość przedmiotu o 10%. To jest najgorsze, bo czytałem tam dużo komentarzy, że to najgorsza aktualizacja i naprawdę nie ma pozytywnego komentarza praktycznie pod tą aktualizacją, bo wiecie, no zabrali te zestawy naprawcze, no ale dali rekompensatę, odszkodowanie, czyli tylko nie wiem, czy to tam właśnie odpowiada to tym wszystkim zestawom, kto ile miał. Ja dostałem jakoś tam część, ale ja ich dużo nie miałem, także ja się tym nie przejmuję. I do czego nawiązuję właśnie? Dużo ludzi też tam pisało, bo jest mnóstwo komentarzy, może nie dużo, ale część, że po prostu kupili bronie, które zapłacili chyba prawdziwymi pieniędzmi i właśnie jest o to wszystko, no tak, że fakt, że plecak się niszczy, ale najbardziej jest o to, że właśnie ktoś ma broń, kupił, zapłacił prawdziwe pieniądze i czemu mają teraz naprawiać i tracić na niej wytrzymałość? No wiecie, 2-3 razy i ona jest już słabsza, tak? Damage będzie miała tyle samo, ale wytrzymałość słaba, także chwila i się zniszczy. I o to chyba najbardziej się rozchodzi. No te plecaki tak samo, fajnie, że dodali 15 nowych. Co do eventu samego, nie wiem jeszcze, zobaczymy za dwa dni, jak tam będzie to wyglądało. Powiem tak, dla mnie osobiście te plecaki, że się niszczą, no to tam bardzo się tym nie przejmuję, bo nie umieram często, praktycznie w ogóle. Jak widzieliście, 80 dni prawie temu wcześniej ostatni raz umarłem. Co do broni naprawy, moim zdaniem, nie pamiętam, jak właśnie te zestawy naprawcze się z czego robiło dane, no ale jak tutaj widzę, tak zobaczcie,
Dla mnie to nie jest jakoś drogo mega naprawić taką szablę. Tą broń mogę, o, tutaj zobaczcie. Tylko też musicie wziąć pod uwagę, że ona jest lekko zniszczona i mało surowców trzeba. Ale im więcej jest zniszczona, tym więcej tych surowców trzeba dostarczyć, żeby po prostu naprawić. Także to też tak na to trzeba patrzeć. No ale nie wiem, musicie sami to ocenić. Teraz wam pokażę właśnie ten kawałek fragmentu z tamtego odcinka, z tym workiem, o co mi chodzi, kto nie oglądał. I potem sprawdzimy sobie broń, jak to działa. A ogólnie fajną mam szablę, zobaczcie. Też ją sobie na pewno naprawię. Patrzcie, zadaje 150 punktów obrażeń przez 3 sekundy i 15% na szansę trafienie krytyczne. Szans na trafienie krytyczne. Już byłem trochę ją przetestować i powiem, jest dobra. Uderzy się raz i cały czas tam, no przez 3 sekundy zadaje mu te obrażenia. Także na lepszych przeciwników fajna. Fajna opcja. Okej, dobra, teraz zobaczcie ten fragment i potem będziemy patrzeć broń, czy będzie właśnie traciła na wytrzymałości. Czy tylko chodzi o plecak. Okej, dobra. Także teraz sobie sprawdzimy, jak to z wytrzymałością jest. Zrobiłem sobie taką zwykłą torbę nowicjusza. O. I po prostu wszystko dłużyłem, żeby nie stracić, wiecie, jak zginę. Bo podobno dopiero jak zginiemy, to tracimy wszystko. Znaczy wszystko. Dopiero jak zginiemy, to tracimy wytrzymałość torby. Tylko chcę zobaczyć, jak to wygląda właśnie przy zginięciu. Pójdziemy sobie do lasu. Można do lasu w sumie. Okej. I chcę wam jeszcze coś pokazać. Właśnie. Jak to nam będzie stopniowo miejsce zabierać. Jak będzie zniszczona torba. Czy tam plecak. Plecak. Może i być torba w sumie. No nie wiem. Powiem wam jakoś tak. No szkoda, że to będzie się niszczyło. No ale jakby, wiecie, jak będzie dopiero się niszczyło, jak giniemy, no to tam mniejsza o to, bo nie ginie się tak. W sumie na początku niektórzy giną, tak samo jak ja na początku ginąłem. No ale też nie aż tak często, nie ma co przesadzać. Często się nie ginie. To też ta wytrzymałość nie będzie aż tak spadać, moim zdaniem. Czekajcie, chcę sobie pozbierać wszystko, żeby mieć cały ekwipunek i wam pokazać. O, dobra, mamy to, możemy porozdzielać. O, mamy pełny. Teraz zaatakujmy i zobaczmy. Zobaczcie, nic tutaj nie idzie. To dopiero jak zginiemy. No ale on trochę będzie mnie zabijał, to może zaczepmy jeszcze kogoś. Będzie szybciej, co? Jest tu ktoś jeszcze? Kto by mnie chciał zabić? Dobra, chodźcie, wszyscy. Tylko szybko to zróbcie, bezboleśnie. Czekajcie, bo ja pięściami zabijam ich. Dobra, szybko pójdzie. Każdy. Jak równocześnie, chodźcie. Hop! Wilki gryzą, kojoty znaczy. No i dobra, i zobaczymy, jak to wygląda. Oj, dawno chyba nie padłem. Zaraz zobaczymy. O nie, już na czerwono. Ostatni gryz. Nie, jeszcze jeden. I leży. 78 dni nie padłem. Także sporo. No i zobaczmy. Jaki wóz mnie wiezie. Kurczę. No chciałem to sprawdzić, wiecie. Zobaczymy, ile straciłem wytrzymałości danego plecaka. No bo jak każdy ma 100, no to chyba tyle samo traci przy zgonie. No stawaj, stawaj, już. No i zobaczcie. O! O, sporo! Powiem wam, sporo. 40, prawie połowę. Ciekawe jak w innych, ale chyba to samo będzie. Z torbami czy plecakami. I zobaczcie, widzicie? Możemy normalnie to zabrać. Nie ma problemu. No ale dwa miejsca są zniszczone, także
Nawet jeszcze o tak bym chciał sobie. O, zobaczcie. No. Użyj. I tu już nie mogę nic włożyć, widzicie? Tak to wygląda. No i dopiero gdy naprawimy, i zobaczcie, koszt takiej torby to jest 8 tych tkanin, 8 i 10, a naprawa w tym przypadku. A może sobie. A czekajcie, muszę teraz. Jejku. Tak, tak. Muszę teraz zdjąć ją. O. Magdalena, no tak. Ja bym chciał naprawić. 4, 4, 5. A tam? Już zapomniałem. 4, 4, 5. Drugie tyle. Czyli warto. Znaczy, no, na początku warto raz naprawić, tak? No to połowa tego. Ale zobaczcie. Naprawiamy. Weźmy to, przyspieszmy. I zobaczcie teraz. Ta torba trafiła mi tam. Do składu. O, jest. I zobaczcie. Jest to wytrzymałości. No to o co tu chodzi? To jakiś bóg musi być, bo tam jest, zobaczcie, napisane. Chyba, że źle to rozumiem. Czekajcie, muszę zdjąć znowu. No bo jak 10% to powinno mieć 90%. Okej, okay, widzieliście z tą torbą. Ale jeszcze jedną rzecz sobie naprawmy. Na przykład tą broń. No tak, ona jest ta sama. Naprawmy sobie tą broń i zobaczymy. Może musi być większe zużycie właśnie przedmiotu. Tu mam praktycznie zniszczone. W sumie moglibyśmy to, ale to jest słabsze, to naprawmy to. Ok, mam wszystko. No i patrzcie, naprawa zmniejsza maksymalną wytrzymałość przedmiotu o 10%. Tu jest 186 wytrzymałości. I zobaczmy, czy tutaj zabierze. Ja sobie to specjalny nacinek szybciej naprawię. I zobaczmy. Ok, tam było 168, tak? Maksymalna wytrzymałość, a zobaczmy po naprawie. 167, czyli zabrało. Czyli zabrało, czyli zmniejszyła się wytrzymałość, widzicie sami. Na plecaku, na tej plecaku, na tej torbie nie zabrało mi. I teraz jest pytanie, czy tylko to na broni zabiera 10%, ale jak wkładałem plecak do naprawy, to też było pokazane, że zabiera 10% z wytrzymałości. Albo druga opcja, że jak mamy bardziej zużyty właśnie. Zobaczmy jeszcze to. Jak mamy zużyty bardziej rzecz, zużytą. Ale nie może być na broni, no bo i na ubraniach to tam jest napisane. Więc na wszystkim. Więc może bardziej, jak jest bardziej zużyta ta broń, wiecie? Bo bym chciał. Zróbmy to jeszcze, naprawmy. Mam wszystko. I ma 200 równe. Ok, naprawiamy. I jeszcze bym chciał zobaczyć, jak tu jest. Może nie to. To mamy jeszcze. Mam surowce, nie mam skór. Ok. Bo bym chciał. A to ile będzie kosztować? No to w ogóle się nie opłaca. No bo zobaczcie, ile jest zużyte. A tyle kosztuje nowa. Żeby nowe wytworzyć, tak? Nową siekierę. A czekajcie, naprawiałem jeszcze ten kilo ze stopu. On ma 2500. O, mocny jest. I naprawiałem go. Nie kilowa, tylko chyba siekierę, wiecie? Ja nie wiem, czy. Jest, siekiera. Czyli zabrało. 2250, zabrało. Zobaczcie. To 2,5. Czyli to chyba musi być bardziej zużyte jednak. Ta torba była w połowie zużyta. 2,5? 2,5, tak, zabrało. No to widzicie. Przy tamtym, przy torbie nie zabrało, a tutaj zabiera. Okej, okay, ale weźmy jeszcze. Nie, no to nie ma co sprawdzać, bo
No bo widzicie, tam mi zabrało tu 250 na siekierę. Tego to się nie opłaca, bo to można nowe tworzyć. Okej, to niech mi się tu naprawia to. Czy no nie wiem, musi chyba być bardziej zniszczony dany przedmiot i wtedy zabierze, no bo przy tej torbie połowa prawie była zniszczona i tego tego nie zabrało. No chyba, że przy plecakach. No, a może tak zrobili. Ale tu też jest wytrzymałość pokazana. Także jaki to by był sens? Może tak jest po prostu przy plecaka, że mogą nam zniszczyć, ale jak sobie naprawimy, to wtedy tej wytrzymałości nam nie zabiera, ale musimy go naprawić tak czy inaczej. No bo przy broni widzicie, jak to wyglądało. Już nie będę jeszcze raz patrzył, no bo bez sensu. Dobra. No to nie wiem, no to jednak zabiera, no to troszkę słabo, słabo. Nie dziwię się ludziom. No bo dobrą broń stracić, wiecie, naprawić ją za 2-3 razy i to kosztuje. No i co, wtedy tracimy wytrzymałość. Dlaczego mamy broń stracić, jak ktoś kupił sobie, tak? Kupił sobie ktoś, no to powinien ją mieć i naprawiać sobie to już. Jego obchodzi, czy naprawi i sobie zdobędzie surowce, ale czemu ma stracić tą broń później, jak będzie naprawiał parę razy? Kilka razy. No nie wiem. Zobaczymy, może to zmienią. Ja mam trochę broni do naprawy, no ale. No nie wiem, mi na razie to nie przeszkadza. Jakoś powiem wam, i z tym plecakiem jakoś się tym nie przejmuję. Fajnie, że dodali nowe. Ok, teraz wam pokażę drugiego buga. Musimy sobie wziąć mikstury. Takie same muszą być. O, dobra, mogą być takie w sumie. I zobaczcie, jak zrobić dodatkowe miejsce nawet we zwykłym plecaku. Zobaczcie, tutaj mam normalnie plecak, mam tu miejsce, tak? Jest. Mam tutaj dwa miejsca te na mikstury. I zobaczcie. Myślę, że warto skorzystać, dopóki tego nie naprawią. Gdy zamienię sobie plecak. Zobaczcie, nie mam już tego miejsca, co nie? Mam jedno. A jak zrobić drugie? Bardzo prosto. Bierzemy tą samą. Musi być ten sam rodzaj mikstury. Bo chyba. Tak, musi być ten sam rodzaj mikstury. Zobaczcie. To. I wkładamy 20 znowu. I patrzcie. I nam zniknęło. I to tam. Mamy dodatkowe miejsce. Nie wiem, czy to było wcześniej, bo nie próbowałem. To na stronie Facebooku zobaczyłem, że ktoś tam zrobił. Ale może być taki błąd po prostu, no bo dodali nowy plecak z dodatkowym miejscem. No i po prostu, wiecie, jak to błędy w grach na początku, zwłaszcza na początku aktualizacji, mógł takie coś właśnie spowodować. Także korzystajcie, póki możecie. Okej. No nie wiem, dajcie znać, co wy sądzicie o tej naprawie. Czy bardziej to się opłaca? Znaczy, chodzi tak. Czy bardziej się opłaca naprawiać, jak były te zestawy, czy jak teraz? No bo to, że zabierali 10%, no to jest słabe. No i jak tam z plecakami? Czy wytrzymałość też dla was jakiś tam jest problem? Bo myślę, że dla mnie nie, bo ja często nie umieram. Także dla mnie to tam bez znaczenia. No ale to, że 10% z broni zabiera. Sorry, że tak się powtarzam, no ale troszkę słabo, no bo ja dużo nie wydaję na tę grę, praktycznie w ogóle, ale jak ktoś wydaje naprawdę dużo, no to trochę mógł się zdenerwować. Widać po komentarzach, tak? Pod tamtym postem. Okej, dobra, to będzie tyle w tym odcinku. Także korzystajcie. Zwłaszcza z tego miejsca dodatkowego, jak nie macie lepszego plecaka. I tyle. Także do usłyszenia. Cześć.